powyborczy poniedziałek rozmawiamy z Katarzyną Kukolką-Bogocz, szefową Prawa i Sprawiedliwości w Kędzierzynie-Koźlu, która lokalnie odpowiadała za kampanię Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jak spędziła Pani wczorajszy wieczór? Z pewnością był on pełen emocji. No i w jakiej Polsce obudziła się Pani dzisiaj? Tak, wczorajszy wieczór wyborczy budził bardzo dużo emocji, pozytywnych emocji. One jeszcze cały czas w sercu nam dudnią od samego rana. Obudziłam się w pięknym poranku, w pięknej Polsce, w nowej Polsce, za co chciałam z góry bardzo serdecznie Państwu podziękować w tym momencie. Chciałam Państwu podziękować za udział w wyborach, za bardzo dużą frekwencję, za oddanie głosu na kandydata, który Państwa przekonał do tego, aby iść w dobrym kierunku, aby Polska była dalej Polską rozwojową, aby żyło nam się w naszym kraju coraz lepiej, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości wsłuchuje się w oczekiwania obywateli, no i realizuje wszystkie obietnice wyborcze po kolei. Polska też podzielona niestety. Te głosy pomiędzy kandydatami rozłożyły się bardzo równomiernie. Wczoraj zresztą obserwowaliśmy ten horror sondażowy, tak można powiedzieć, kiedy okazało się, że tak naprawdę mamy remis ze wskazaniem na Andrzeja Dudę, ale remis, ponieważ ta pracownia sondażowa nie zdecydowała się wytypować zwycięzcę. Z biegiem czasu ta szala przechylała się na korzyść Andrzeja Dudy. Dzisiaj wiemy już na pewno po opublikowaniu danych z Państwowej Komisji Wyborczej, że to Andrzej Duda zostanie prezydentem na kolejne lata. No ale jednak połowa Polaków poparła konkurenta urzędującego prezydenta. Tak, taka sama sytuacja, bardzo podobna była 5 lat temu, kiedy te punkty procentowe również wyglądały podobnie. Ale najważniejsze dla nas jest to, że pan Andrzej Duda jest prezydentem na kolejne 5 lat. Przejdźmy w takim razie do wyników w tym ujęciu lokalnym, bo tutaj już tak dobrze to dla Andrzeja Dudy nie wygląda. Skupmy się na samym Kędzierzynie-Koźlu. Poparcie dla Rafała Trzaskowskiego przekroczyło 60%. Andrzej Duda w mieście uzyskał 39%. Z czego to wynika, Pani zdaniem? Powiem, panie redaktorze, że wyniki procentowe, które teraz rejestrujemy, dają nam i napawają nas nadzieją. To jest taki płomień świecy, który dla nas nie gaśnie, a idzie do góry, ponieważ odnotowujemy za każdym razem wzrost procentowy wyborców, którzy są za Prawem i Sprawiedliwością. Tak samo jest teraz w tym roku. Jeżeli mówimy o mieście, tu mamy 39%, natomiast jeżeli spoglądniemy na powiat, 42,2%, no już zbliżamy się, że tak powiem, do tego wyrównania pułapu, ponieważ jeszcze przypomnę dla porównania, 10 lat temu Prawo i Sprawiedliwość w powiecie uzyskało praktycznie 32%. Uzyskaliśmy 10-procentowy punkt poparcia wzwyż w przeciągu 10 lat. 5 lat temu 37%, teraz mamy 42%. To jest 5 punktów procentowych, czyli ta nasza praca nie poszła na marne. Ludzie docenili nas i za co serdecznie dziękuję. Dlatego odpowiedziałam już wcześniej, że to jest dla nas nadzieja i płomień świecy, który rośnie. Oczywiście pracą będziemy dalej Państwa przekonywać i mam nadzieję, że za 5 lat, jeśli uzyskamy kolejne 5 lub 6 punktów procentowych, to się już wszystko wyrówna. A może nawet wtedy przejdzie na naszą skalę. Czego bym sobie życzyła i Państwu? 5 lat to bardzo długi okres czasu. Tak. Bardzo trudno przewidzieć, co będzie za rok, a co dopiero za 5. Natomiast wróćmy jeszcze do tej niedawnej przeszłości. Jest Pani zadowolona z kampanii prezydenckiej przeprowadzonej lokalnie? Tej kampanii, za którą była Pani odpowiedzialna? Czy może jednak niektóre rzeczy można było zrobić inaczej? Jestem bardzo zadowolona. Ta kampania była bardzo aktywna. Jestem zadowolona i będę ją bardzo miło wspominać. Ja powtórzę to, co mówiłam cały czas. Ta kampania była kampanią chodzoną. Była kampanią otwartą dla ludzi. Ja dziękuję serdecznie wszystkim osobom, które spotykałam, za dobre słowa, za słowa mobilizacji, za słowa zrozumienia. Kampania, którą żeśmy prowadzili, tak jak mówię, bardzo dużo osób przychylnych. Teraz nam się powiększyło środowisko. Myśmy uzyskali jeszcze coś dodatkowego, coś wspaniałego. Nasza struktura w Kędzierzynie-Koźlu umocniła się bardzo mocno, ponieważ pozyskaliśmy bardzo dużo sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. I to dla mnie jest też budujące, dające nadzieję na przyszłość. Ja bardzo miło będę wspominać tą kampanię. Bardzo dziękuję. A po zwycięstwie Andrzeja Dudy z pewnością tych podań o członkostwo będzie jeszcze więcej, bo to normalne zjawisko po każdych wygranych wyborach. Ja dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Katarzyna Kukulka-Bogocz, przewodnicząca Prawa i Sprawiedliwości w Kędzierzynie-Koźlu, no i osoba, która odpowiadała za kampanię Andrzeja Dudy, tutaj również lokalnie. Dziękuję ślicznie Państwu. Miłego dnia życzę. Dziękuję pięknie.